myślenie związane jest z odpowiedzialnością. Dzisiaj w sferze publicznej możemy dostrzec, do czego prowadzi nieprzestrzeganie tego nakazu moralnego, czyli nieprzestrzeganie nakazów racjonalności. Jeżeli chcemy myśleć w sposób odpowiedzialny, to musimy myśleć racjonalnie. Co to znaczy? To znaczy, że z jednej strony nie możemy wierzyć w fundacjonizm, czyli w to, że istnieją niezachwiane aksjomaty, z których można wyprowadzić wszystkie tezy dotyczące świata, a z drugiej strony nie możemy stwierdzić, że wszystko jest dozwolone.